Już? We Włocławku wygraliście z Treflem jednym punktem. Tutaj na początku drugiej połowy, na początku drugiej kwarty prowadziliście 9 punktami. Wydawało się, że historia może się powtórzyć, że możecie wygrać. No tak, dobrze rozpoczęliśmy spotkanie, ale później coś się zacięło. Pozwoliliśmy Treflowi rozkręcać się z minuty na minutę. Grali bardzo dobrze z kontry. Mieliśmy problem z powstrzymaniem ich szybkiego ataku i odjechali nam kilkanaście punktów. Walczyliśmy, ale niestety nie udało się wygrać. Z tak grającym Treflem chyba każda drużyna w Polsce miałaby dziś problem. Nie wiem, no my mieliśmy dzisiaj problem, przegraliśmy. Musimy z tego spotkania wyciągnąć wnioski. Nie możemy dalej tak grać w defensywie, bo za dużo nam Tref punktu rzucił. Całkiem możliwe, że szanse na rewanż będziecie mieli w play-offach. Chcielibyście zagrać z Treflem? Na razie nie myślimy o play-offach. Na razie gramy w każdym spotkaniu o zwycięstwo, żeby jak najlepiej zakończyć sezon regularny, a później będziemy się martwić play-offami. Dobra, wielkie dzięki. Dobry prezent dla naszych wiernych kibiców. No ale na początku nie było aż tak kolorowo. Przegrywaliście 9 punktami i zanim wszystko zaczęło funkcjonować, było nie najlepiej, szczególnie w obronie. No tym bardziej się cieszę, że wygraliśmy po słabszej pierwszej kwarcie, gdzie wydawało się, że Anvil narzucił własny styl grania. Umieliśmy się podnieść i pokazaliśmy, że mimo tego, że Anvil prowadził 9 punktami, jesteśmy w stanie odrobić tą różnicę, zniwelować i wygrać w tak spektakularny sposób. Teraz macie mecz z Energą Czarnymi. Kolejny rewanż za tą porażkę jednym punktem. Też im tyle dołożycie? No bardzo bym sobie tego życzył i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, jednak że każde zwycięstwo jest teraz dla nas bardzo istotne bez względu na to, jak dużą różnicą punktową to będzie. Także dzisiejszy mecz pokazał, że jesteśmy w bardzo dobrej formie w tej rundzie rewanżowej, także na pewno drużyna Czarnych będzie miała spory problem, żeby nas pokonać. Dobra, dzięki.